Siema, tutaj Koza, kanał Koza Sport. Witam was w kolejnym odcinku z MyGM z NBA 2K15 na moim kanale. Dziś pokażę wam, jaki rozegrałem mecz przeciwko Washington Wizards. Nie było przed tym żadnych zmian w rosterze, nic się nie zmieniło od poprzedniego odcinka, dlatego stwierdziłem, że dziś po prostu pokażę wam jedno spotkanie. No i gramy sobie właśnie z czarodziejami. Myślę, że w kolejnym odcinku już zainteresujemy się jakimś wolnym agentem. Myślę nad Rayem Allenem, który pasowałby tutaj, bo będzie kolejną opcją w ataku, a tego nam naprawdę brakuje. No i mimo całego mojego obrzydzenia do tego zawodnika po tym, jak zachował się w stosunku do Boston Celtics, to myślę, że jednak to będzie najlepsza opcja i nie jakaś strasznie kosztowna. Tutaj zobaczcie na tą trójkę, kończył mu już się zegar i tutaj Bill bodajże naprawdę niesamowity rzut oddał. I jeszcze tutaj widzicie to, co miało duży wpływ na to spotkanie, czyli faul Roya Hiberta, drugi w pierwszej kwarcie. I Roy Hibbert przez całe spotkanie miał duże problemy właśnie z faulami. Wracając do tych wolnych agentów, przydałby nam się jeszcze ktoś pod kosz na pozycję 4-5, żeby tam wzmocnić jeszcze rotację, ale naprawdę już zmierzają te wymiary w dobrym kierunku. Zobaczcie w ogóle, jakiego farta miał Nene, nie wiem jak to wpadło. Nie dość, że dobra obrona przy tym rzucie, to jeszcze to, co ta piłka robiła na obręczy, było naprawdę niesamowite. Miałem bardzo duży problem w tym meczu z bronieniem takich sytuacji backdoor. Tutaj jak widzicie właśnie John Wall tym razem ładnym dunkiem skończył, ale naprawdę sporo punktów straciłem w ten sposób. Starałem się być jak najbliżej w tym meczu Wizards, którzy prowadzili całą grę, ale wiedziałem, że jest jeszcze szansa. Wiedziałem, że jest jeszcze szansa, ponieważ na przerwę w tym spotkaniu schodziłem jedynie z 6-punktową stratą, więc no nie było to nic wielkiego. Nie było to nic wielkiego, chociaż po statystykach, które za chwilę zobaczycie, widać, że w obronie mi nie szło. Po prostu w obronie mi nie szło. Czuć, że Wizards byli zdecydowanie lepszym zespołem, przynajmniej w tej pierwszej kwarcie, ponieważ no, nie udało mi się nawet ani jednej straty wymusić. Mimo że miałem więcej zbiórek, to widać, że no, obrona szwankowała, ponieważ mieli oni zdecydowanie lepszą skuteczność rzutową. Tak więc to były dosyć duże problemy, które starałem się rozwiązywać w tym spotkaniu. Tutaj widzicie fajną akcję OJ Mayo, który ładnie pokonał Johna Walla. I tu Roy Hibbert, jak już mógł wejść, jak już te faule nie były aż tak mu nie przeszkadzały, to robił naprawdę wielkie rzeczy. Tutaj obronił dwie piłki, podanie do Paula George'a i ten w wielkim stylu kończy. Naprawdę bardzo jestem zadowolony z George'a, on trzyma ten zespół na swoich barkach. Tam udało nam się dojść do straty jedynie 2 punktów, ale znowu zrobiłem parę głupich błędów i ta przewaga rosła do 6 oczek. To 6 oczek to była naprawdę taka stała przewaga Wizards w tym meczu. No ale w czwartej kwarcie starałem się to odrobić. Tutaj Sloan, strasznie wymuszona trójka, ale na szczęście to wpadło. Tutaj mamy przechwyt i nie wiem, jak w tej sytuacji to mógł nie być faul. To jest dla mnie coś żałosnego, że tam nie było faulu, a tutaj John Wall był w stanie wymusić faul. Tutaj Sanders, który jest kontuzjowany i to strasznie widać, ponieważ bardzo obniżone są jego statystyki, robi takie błędy. To kosztowało nas stratę punktów, ale tutaj dobra walka. No i właśnie Roy Hibbert wywalczył ten jump ball, który niestety, jak zobaczycie za chwilę, przegra, ale Gortat tak niefortunnie wybił piłkę, że ta padła w ręce OJ Mayo. No i tutaj mamy szansę na kontrę. Próbowałem jakoś szybko to rozwiązać, ale pokazał się Paul George i bardzo ładny rzut za 3, który zbliżył nas jedynie na 4 punkty straty do Washington Wizards. Tutaj mamy jeszcze przechwyt i 30 parę sekund do końca, dobry przechwyt, Paul George, niesamowity wsad, jedynie 2 punkty straty, ale przez ten błąd w obronie przegraliśmy to spotkanie, ponieważ no jak widzicie, tu Paul George jeszcze faulował, no i straciliśmy punkty, dalej już nie udało mi się tego dorobić. No i przegrywamy z Washington Wizards, ale ja muszę powiedzieć, że czuję, że coraz lepiej paradoksalnie idzie mi w NBA. Fajnie mi się grało, naprawdę, mimo że przegrałem, czerpałem sporą przyjemność z tej rozgrywki. Mam nadzieję, że wy czerpaliście sporą przyjemność z tego odcinka. Tu widzieliście, potem już niestety przegraliśmy w większości statystyk. No nawet w zbiórkach, ponieważ brak Roya Hibberta bardzo dużo nas kosztował, dlatego potrzebujemy jakiegoś zmiennika, bo Mihimi nie zawsze daje sobie radę. No ale to już by było na tyle w tym odcinku. Jeśli wam się podobało, nie zapomnijcie łapce w górę. No i co? To był Koza, kanał Koza Sport. Na razie, piona. A i kariera zawodnika już za niedługo, spokojnie, spokojnie, wszystko ogarniam, cześć.